Cześć, witajcie na kanale Grywalnie, jestem Onym, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale mamy kolejny unboxing. Przed Wami edycja kolekcjonerska Detroit, którą ostatnio, jakiś czas temu udało mi się zakupić na hiszpańskim Amazonie, gdzieś tak za 650 czy 70, dokładnie nie pamiętam. Widzieliście ostatnio mój też wpis właśnie dotyczący obecnej sytuacji, jaka jest u mnie. W szczegóły nie będę wchodził i pewnie nigdy nie wejdę, ale udało mi się właśnie teraz ten filmik nagrać. A później zobaczymy, co będzie dalej. Możecie mi też dawać jakieś propozycje, bo kompletnie jakoś z głowy mi to wszystko powypadało. Jeżeli nie widzieliście kolejnego, poprzedniego unboxingu edycji kolekcjonerskiej Biomutanta, jaki jest u mnie na kanale, to serdecznie Was zapraszam do obejrzenia. Jeśli oczywiście chcielibyście zobaczyć zdjęcia tej oto edycji wraz z takim krótkim opisem, to jest link do mojej strony w opisie. Tam sobie możecie wejść i zobaczyć. Serdecznie Was też proszę o zostawienie łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji i sobie tam właśnie porozmawiamy o tej edycji. Napiszcie mi, co o niej sądzicie i czy Wam się ogólnie podoba. Tak więc zaczynamy unboxing. Pudełko jest już tutaj na drugim miejscu do nagrywania. Tak oto prezentuje się kartonowa Avoluta. Z tej strony wygląda w ten sposób. Z tej strony wygląda tak. Mamy tutaj informacje, co znajduje się w środku. Czyli mamy tutaj zestaw takich pinów. Mamy identyfikator oraz figurkę kary. I z tej strony mamy logo CyberLife. Po zdjęciu kartonowej Avoluty tak oto prezentuje się nasze pudełeczko. Szkoda, że te wszystkie napisy tutaj są takie białe, żółte i prawie ich tutaj nie widać. Z tej strony też jakaś jest tutaj grafika. To jest, też jest napis CyberLife. No nie wiem, czy Wy to w ogóle widzicie, ale jakby to było czarne, no to byłoby lepsze. To jest chyba ale taki hologram, coś w tym stylu, więc tak to wygląda. A od góry wygląda w ten sposób. Po otwarciu już całe tutaj pudełko jest bogatsze, więcej, większą ilość grafik. Możecie zobaczyć, czy z tej strony, czy z tej strony. Wszystko jest tutaj nawet tak dość ciekawie zrobione. I bardzo podoba mi się jedna rzecz, ale to muszę obrócić pudełeczko w ten sposób, że teraz, o, może to oddalę trochę. Teraz robimy po prostu tak i nam się otwiera cała tutaj edycja. Powiem Wam szczerze, że bardzo ciekawy i fajny zabieg. Coś podobnego mieliśmy w Far Cry'u, coś podobnego było w Heroes'ach, też tak pudełko się otwierało na boki. A w tym przypadku jest to chyba tak najlepiej zrobione, ale no bez zamknięcia to pudełko, jak widzicie, wygląda tak. Mamy tutaj te piny oraz kamskiego ten identyfikator. Zaraz sobie najpierw to sprawdzimy, a na samym końcu zobaczymy sobie dokładnie figurkę, która jest tutaj zapakowana w folii. Całe szczęście, że nie jest łamana, bo widziałem, że niektórym właśnie przychodziła łamana, co mi się dość nie podobało. Tutaj mamy takie grafiki, z tyłu tak samo. Co tu jeszcze jest? No, tutaj jakiś mamy ten, żeby aktywacja na Steama. Nas akurat nie będzie interesowało. No i to w sumie z tej perspektywy tyle. Taka to właśnie wygląda ten cały identyfikator. Jest on jednocześnie też kartą z kodem na gry, który znajduje się z drugiej strony, ale Wam tego nie pokażę. A z przodu prezentuje się on tak. Nawet ciekawy. Ładna tutaj zrobiona grafika, fajne tutaj hologramy, naprawdę wygląda bardzo autentycznie. Mamy tutaj taki zestaw trzech przypinek, które są naprawdę ładne i dość porządnie wykonane. Jak widzicie, one są tutaj na taką igiełkę. I tak to się tutaj prezentuje. Są bardzo fajne, ładnie tutaj wszystko graficznie zrobione i starannie do tego nie mam co się doczepić. Zaraz stąd zawędruję na półeczkę z gadżetami. Bardzo brakuje mi tutaj steelbooka. Nie wiem, czy w ogóle jest. W sumie nie pamiętam, ale co do samej gry, to naprawdę się super bawiłem. No ekstra. Gierka jedna z lepszych. Naprawdę dawno mi tak żadna gra nie wciągnęła. Naprawdę super przemyślana. Bardzo dużo możliwości wyborów, myśli. No naprawdę coś cudownego. A zobaczmy sobie teraz, jak wygląda cała figurka kary. Standardowa najpierw figureczka od dołu. Pierwsze, co nam się tutaj rzuca w oczy, to możecie zobaczyć napis Detroit na takiej podstawce. Cała podstawka jest dość masywna, dlatego że tutaj jest cały mechanizm LED-ów, podświetlenia i wszystkiego, więc dlatego tak to tu wygląda. Ciężko mi się pokazać, bo ona jest dość dziwna. I od spodu znajdują się miejsce na baterie. Trzy, których nie ma tu w zestawie, no ale kto by to... No, norma. I tutaj, w tym miejscu, w O, jest ukryty przycisk. Jeśli to wciśniemy, no to wtedy tutaj te LEDy nam się podświetlają. Zobaczmy, jak to ten LED cały, o, widzicie? Tak on tutaj wygląda i nawet daje dość mocne światło. Jeżeli sobie to wyłączymy i włączymy, i to tyle, jeżeli chodzi o jakiś bajer związany z podświetleniem.
Jeżeli sobie pójdziemy wyżej, możemy zauważyć tutaj rączki, które możemy sobie poruszać. Nie wiem, one, czy one miały same się ruszać, czy nie, więc tutaj możemy sobie tymi częściami poruszać i sobie ustawiać tak, jak chcemy. Są one wykonane z plastiku, te elementy tutaj na górze nie są ruchome, więc trzeba uważać, żeby ich w żaden sposób tutaj nie połamać. Z boku na tej tylnej części mamy napis CyberLife. Cała ta figurka jest wykonana z coś takiego ciekawego materiału. Nie jest to PVC, nie wiem co, jest taki gumowy, trochę kleisty, nie mam pojęcia. Ładnie nawet są wykonane te wszystkie mechanizmy. Ten się tu w żaden sposób akurat nie porusza, więc też lepiej, żeby tego nie łamać. A cała nasza figurka, możecie zauważyć z tej perspektywy, wygląda ona tak. Te wszystkie elementy, które są u niej zrobione, to są właśnie z takiego dziwnego materiału. Nie jestem w stanie go tutaj Wam w żaden sposób opisać, ale jak widzicie, nawet jest tutaj ok. Nie widzę nic takiego dziwnego. Tak wygląda tutaj łączenie całości. To możecie sobie dokładnie tutaj zobaczyć, więc ten element, niektóry był połamany. Nie wiem, czy to można. Nie będę ryzykował, nie będę tego dotykał, jeszcze coś zaraz popsuję, ale tak to wygląda i z tej strony wygląda to tak. Cieszę się, że w tej cenie udało mi się kupić, bo naprawdę żałowałem, ale jak już zobaczyłem, że jest oferta na hiszpańskie Amazonie, stwierdziłem, że już tego nie mogę przeoczyć. I ostatnia rzecz, która generalnie jest najważniejsza, czyli góra, czyli twarz, głowa naszej postaci. Całość wygląda w ten sposób, muszę trochę uspokoić, bo jeśli ruszam, no to ona się też tutaj porusza. Wygląda ona tak, więc możecie sobie zauważyć wszystkie elementy. No, te takie najważniejsze tutaj na dole, no to są widoczne. Tutaj nie doczepimy się do niczego chyba. A z tej strony wygląda tak. No trochę się chybocze, jak możecie zauważyć. No jest dość specyficzna, tak? Nie ma tutaj, widzicie, innych elementów, ale dość malowanie jest ok. Ta twarz, no twarz wygląda jak Kara, aczkolwiek wolałbym ją w normalnym wydaniu niż takim. I tak samo w sumie Conora może bym wolał. Też byłby lepszy, ale Kara też trochę tutaj emocji nam dostarczyła. Jej historia też jest bardzo tutaj ciekawa. Ogólnie cała historia jest super. Dobra, teraz waga oraz wymiar. To może wymiar, bo już jak jesteśmy w tym oto miejscu, no to będzie nam już łatwiej to sprawdzić. Figurka mierzy takie, jak tutaj ja z mojej perspektywy mam takie 28 cm, 28,5 cm, więc jest naprawdę tutaj, no w sumie duża, tak mogę tutaj rzec i ująć. A jeżeli chodzi o podstawkę, to mamy szerokości 15,5 cm, jeżeli kogoś by to interesowało. Waga tutaj figurki wraz z bateriami, które są już tutaj zamontowane. Waga figurki właśnie z tym wszystkim rzeczami to 953 gramy, słuchajcie, prawie kilogramowa figurka, jak baterię wyjmiemy, to pewnie gdzieś będzie tak 900 gram, więc naprawdę robi robotę, ale dlatego, że no podstawka jest tutaj bardzo masywna, a reszta elementów dookoła jest plastikowa. Wraz z figurką, która jest wykonana z takiego no, mieszanego dość materiału dziwnego innego, nie wiem cóż to jest. Jeżeli wiecie, to dajcie mi oczywiście znać. I tak oto właśnie prezentuje się cała edycja królewska z Detroita. I teraz powiedzcie mi, czy 1500 zł czy 1600 zł na premierę to była cena adekwatna do tej zawartości, jaką przed chwilą zobaczyliśmy? Wydaje mi się, że nie. I niestety wiele edycji idzie tą drogą. Teraz tak jak była edycja Biomutanta, czekam jak edycja atomowa będzie tańsza o połowę, wtedy od razu ją kupuję, bo wydaje mi się, że chyba tak będzie, aczkolwiek no nie jestem w 100% pewny. Jednak tutaj też 600 zł, no też 650-70 wydaje się też sporą ceną, jednak w porównaniu do ceny na premierę jest jak najbardziej dobrą okazją do uzupełnienia kolekcji w brakujący element. W moim przypadku właśnie było to. Jest to takie fajne podsumowanie całej gry i tamtych wspomnień, które właśnie z nią miałem i tym, jak się dobrze bawiłem, więc teraz zajmie ona zaszczytne miejsce na płytce. Troszkę tutaj w moim gaming roomie się pozmieniało, ale to Wam pokażę chyba w później, po gdzieś wakacjach chyba będzie materiał z mojego całego gaming roomu, bo pewnie jeszcze trochę sytuacja u mnie się pozmienia i będę musiał też troszkę tutaj małe przemeblowanie zrobić, ale to wszystko sobie zobaczymy. Tak więc na chwilę obecną serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Oczywiście pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji oraz dzwoneczku i czekam na Wasze komentarze. Porozmawiajmy sobie o tej edycji kolekcjonerskiej i dawajcie mi znać, jakie jeszcze filmy chcielibyście zobaczyć na moim kanale, a może inne rzeczy na moich mediach, które powinniśmy tutaj razem wspólnymi siłami stworzyć. Tak więc serdecznie dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć!